Internet coraz częściej traktowany jest jako dobro podstawowe. Nie jesteś online, nie istniejesz. Jak w takim razie poradzić sobie z dostępem do internetu, kiedy w okolicy nie ma żadnego dostawcy po kablu? Jak uzyskać dostęp do sieci na wyjazdach? I w końcu, jak zapewnić stabilne połączenie w dużym domu? O tym wszystkim już za chwilę. Wiem, że w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, że możemy mieszkać w takim miejscu, gdzie w okolicy nie ma żadnego dostawcy przewodowego internetu. Co w takim razie musimy zrobić? Oczywiście skorzystać z dostawców operatorów komórkowych. W tym celu najpierw musimy sprawdzić, który z nich ma najsilniejszy sygnał w naszej okolicy. Potem nabywamy kartę SIM, voilà, i idziemy kupić router 4G, czyli LTE. O, na przykład może to być taki, on w zasadzie niczym się nie różni od takiego zwykłego routera, poza jednym drobiazgiem. Zamiast podpinać go do kabla, wkładamy tutaj kartę SIM. Następnie podłączamy do prądu, odczekamy chwilę, zapalą się wszystkie kontrolki, które poinformują nas, że jesteśmy już w sieci 4G LTE. Dwie anteny, dual band, możemy podłączyć do tego każde bezprzewodowe urządzenie. Możemy także połączyć się z tym routerem tradycyjnie po Ethernecie. To także fajne rozwiązanie, jeżeli jednak korzystamy w domu z przewodowego internetu, ale wiecie, jak to jest z tymi operatorami, czasami nawalają. W razie czego w rezerwie można mieć taki router, który uratuje nas w trudnej sytuacji i w ten sposób będziemy zawsze online. Nieważne, czy przez stacjonarny przewodowy internet, czy przez taki bezprzewodowy router. Proste. Poza domem, żeby podłączyć się do sieci, można oczywiście skorzystać ze smartfona, stworzyć na przykład z niego hotspota i udostępnić sygnał innym domownikom. Ale taka paczka danych, nawet jeżeli macie ją w abonamencie, może zostać szybko wykorzystana. Dlatego wydaje mi się, że wyjeżdżając gdzieś na wakacje, czy wiedząc, że będziemy poza domem przebywać dość długi czas, warto zaopatrzyć się w dodatkową kartę SIM, dużą paczką danych i, żeby udostępnić tam internet, kupić taki mobilny router. Do niego wkładamy właśnie kartę SIM. Możemy podłączyć go do źródła prądu, do zasilania, ale możemy także skorzystać z faktu, że o, w środku jest bateria i schować go nawet gdzieś w torbie czy w kieszeni i cały czas mieć dostęp do sieci. Bo pamiętajcie też o tym, że nie wszystkie urządzenia mobilne czy nawet laptopy mają fabrycznie wbudowany modem. Z jeszcze innymi problemami borykają się właściciele dużych domów. Grube ściany, na parterze router, albo czasami w piwnicy, a komputer na poddaszu i co? I sieć Wi-Fi po prostu nie daje rad. I wtedy z pomocą przychodzi powerline. Jedną część podpinamy do routera, wpinamy do gniazda elektrycznego, drugą część także do gniazda elektrycznego, ale tego, które znajduje się blisko komputera. I w ten sposób w naszej instalacji elektrycznej mamy internet. Teraz wystarczy tylko podpiąć się z komputerem i to wszystko. Oczywiście są plusy i minusy takiego rozwiązania. Minusem jest fakt, że tracimy na szybkości internetu, ale niewątpliwym plusem jest to, że mamy niski ping i stabilne połączenie. A doskonale wiecie, jak to jest ważne dla każdego gracza. Jak widzieliście, jeżeli ktoś chce być online, to będzie. Rozwiązań na rynku jest cała masa. Do domu, poza domem, jest nawet recepta na grube ściany. Jednak od czasu do czasu chyba warto przejść w tryb samolotowy i wylogować się do prawdziwego życia. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parrot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.